W tym odcinku kontynuujemy zabawę z poprzedniego odcinka. Czyli mamy już naszą bazę danych, zapisujemy coś lokalnie. Te dane są w stanie przetrwać dłużej niż cykl życia aplikacji. No ale jak na razie, wyświetlanie takiej listy jest dosyć, no na razie może być paskudne. No nie czarujmy się, ale w tym odcinku to się zmieni. Jeżeli jesteś pilnym uczniem i oglądasz ten kurs od początku do końca, no to pewnie już wiesz, że listy można wyświetlać za pomocą Recycle View. Tylko jest jeden mały problem. W Jetpack Compose nie ma czegoś takiego. To oznacza, że wystarczy tylko się przebranżowić i na przykład wypasać owce i problem z głowy. Nie na no, żartuję, oczywiście, jest coś w zamian. I to nazywa się po prostu Lazy Column, taka leniwa kolumna. Żeby nie było, że robię tylko proste rzeczy, to dzisiaj oprócz tego, że zrobimy sobie Lazy Column, to wsadzimy również Swipe to Dismiss. Że jeżeli przesuniemy coś w lewo bądź w prawo, to na przykład to usuwamy. Taki można powiedzieć gest, jakby wyrzucenia czegoś. I sobie coś go zaimplementujemy. Stwórzmy sobie funkcję contact. list. I teraz jeszcze opowiedzmy sobie dosyć pokrótce czym jest modifier. Jeżeli zauważyłeś w poprzednich odcinkach używam coś takiego jak modifier. I jest to nic innego jak obiekt, który ma w sobie... Atrybut naszego widoku. Wcześniej w XML-u mieliśmy po prostu jakieś atrybuty wprost w znanym znaczniku. Na przykład dopasuje się do rodzica, kolor, hint, tekst, no i takie różne rzeczy. No i oczywiście, te elementy ciężko było przenieść tak jeden do jednego do naszej funkcji Composable, no Bo teraz mielibyśmy funkcję, która ma na przykład, nie wiem, z 50 albo i 100 argumentów. Naprawdę trudno byłoby to utrzymać. Dlatego stworzono Modifier, jest to taki obiekt, który właśnie zawiera zbiór atrybutów danego elementu. Na przykład, zobaczmy sobie, nie wiem, modifier i możemy dać fill max size, tak? Czyli jakby połączenie dopasuje się na szerokości maksymalnie i na wysokości maksymalnie. Możemy dać padding. Już nie mamy w tym wadku margin, tylko jest padding. Wcześniej mieliśmy padding i margin. Teraz padding tak naprawdę zastąpił margin, a taki zwykły padding, czyli ten wewnętrzny margin jakby już nie istnieje. Możemy zmienić kolor. Możemy na przykład ustawić clickable, czyli dać na ten widok możliwość jakiegoś onclicka, jakby obsługi tego. Więc modifier to jest taki zbiór atrybutów. Nie ma też się co nad tym rozwodzić. Ważne jeszcze, co powinieneś zapamiętać, to fakt, że kolejność elementów, które ustawimy, ma znaczenie. Jeżeli najpierw ustawisz on -klika, a potem na przykład dotkniesz ten widok za pomocą jakiejś tam funkcji, to ten obszar, gdzie będzie wykryty klik, będzie większy. To też ważne, więc kolejność ma znaczenie. Ale reszta to pewnie wyniknie w praniu, jak będziesz się już tym bawił. Dobra, dopasujmy nasz widok do maksymalnych wymiarów i ustawmy jeszcze Horizontal Alignment na Center. Mhm. Dobra, tutaj stwórzmy sobie teraz kontakt Lazy Column. I przekażemy do tego, właśnie nasze kontakty. I wewnątrz użyjemy, właśnie tego, co mówiłem wcześniej, czyli lazy column, a więc taką leniwą kolumnę. Wewnątrz tej kolumny podajemy items, a więc co dokładnie chcemy wyświetlać. W tym przypadku chcemy wyświetlać naszą listę kontaktów. To jest jedna rzecz. I podam jeszcze klucz. Ten klucz mówi, że UID i tutaj otwieramy o. Ten klucz mówi, że nasza lista kontaktów ma unikatowy klucz, po którym, po którym możemy dany element rozpoznać. I to sprawia, że Compose może niejako zajmować się rea, rearanżacją elementów. W skrócie, jeżeli usuniemy element, to chcemy, aby to puste miejsce zostało wypełnione tymi elementami, które zostały. Aby się lista skróciła. Jeżeli nie mamy tego klucza, to nie do końca compose wie, jak to ma zrobić, no bo nie wie, co zniknęło. A jeżeli ma ten klucz, no to widzi, w którym miejscu coś zniknęło i jak to naprawić. O ile powinien te resztę elementów przesunąć. W środku tworzymy sobie Contact Row, czyli widok pojedynczego wiersza. Można powiedzieć taka analogia, jakbyśmy adapter i mieliśmy widok pojedynczego wiersza, który potem rozdmuchiwaliśmy. Tu mamy po prostu Lazy Column i Następnie, jak tworzymy sobie kolejną compose function, która mówi nam, jak te dane powinny wyglądać. Dobra. Tutaj przyjmiemy sobie już wtedy nie listę kontaktów, tylko pojedynczy kontakt. No i ułóżmy to jakoś. możemy sobie powierzchnię, która będzie wypełniała całą szerokość, miała delikatny jedno-dipowy, można powiedzieć, padding. Będzie w kształcie zaokrąglonego prostokąta o tam jakimś radius, to się bodajże nazywa, i będzie lekko uniesiona w tej osi z, tak, czyli jakby przybliżona, będzie miała jakby swoją wysokość. Dobra, w środku stworzymy, niech będzie na przykład zwykły row, Tutaj z kolei mamy row, wewnątrz tego dwa teksty. To co jest nowe tak naprawdę, to tutaj horizontal arrangement space between, czyli mówimy w skrócie, żeby pomiędzy tymi elementami wewnątrz tego naszego row była przestrzeń, żeby one nie były ściśnięte, tylko maksymalnie od Ciebie rozepchane. Zaraz sobie zrobimy podgląd, ja tylko za kadrem jeszcze utworzę sample, czyli takie jakieś tam przykładowe kontakty, żeby było co wyświetlać. Jakieś tam dane są, to zróbmy sobie teraz preview. Tu na górze musimy naprawić nasz contact row. Zróbmy sobie kontakt jako nazwę i tu przekazujemy kontakt. Kontakt. Dodajmy może jakiś font style jako italic, żeby numer był tak lekko pochylony. I ewentualnie możemy dodać też lekki, większy font size tutaj. Zróbmy z 18SP. Próbujmy teraz odpalić nasz contact list. Contact.wally. Jak widać, z naszej bazy danych wyświetliły się te numerki, co tam mieliśmy. No bo tutaj mamy logikę tego Populate. Zróbmy zamiast Time, zróbmy sobie tam Time Modulo. Załóżmy 100, czyli jakaś, jakaś tam liczba od 0 do 99. Nazwisko zróbmy sobie identycznie, żeby te liczby były mniejsze. Tutaj jeszcze na szybko w inicie zmieniłem, żebyśmy odpali korytinkę. Najpierw czyścili wszystko, a dopiero potem wsadzali nowe dane, tak aby się pozbyć tych starych. No i od razu lepiej się jakoś to prezentuje. Widzimy tutaj mamy jakby imię, nazwisko, tak, ale mam naszą listę, ale mało tych list. Nie widać, że to się skroluje, więc od razu teraz tego repeat zróbmy ze stop przynajmniej. I odpalmy jeszcze raz aplikację. Powinniśmy mieć teraz, o proszę bardzo, o wiele więcej tych danych. Więc jak widać, zrobienie listy w Jetpack Compose jest jeszcze prostsze niż w przypadku XML-a. Nie mamy żadnych adapterów, tak naprawdę wystarczy nam lazy column i wideo, które określa nam, jak wygląda pojedynczy wiersz. Dobra, a jak teraz dodać to, o czym mówię na początku, czyli swipe to dismiss. Przede wszystkim potrzebujemy mieć e, dismiss state. Remember Dismiss State. No to będzie błąd, ponieważ musimy dać anotację, że jest to eksperymental. O, tutaj taką anotację dajemy, i jakby nie ma już błędu. Ok, teraz tworzymy sobie swipe to Dismiss. Podajemy nasz state. Dismiss State. Tutaj mamy jeszcze background. To sobie za chwilę uzupełnimy. A w środku tego naszego jeszcze. Swipe to Dismiss, ustawiamy Dismiss threshold, czyli ile tak naprawdę trzeba przesunąć, aby zaskoczyło nam to usunięcie, żeby się coś wykonało. Tutaj sobie fractional threshold, tutaj lekko przesunę i ustawmy to na przykład, nie wiem, 0.5f, bo to musi być fractional. A to ma być funkcja, o, to dajemy to w lambda. Dobra, jeszcze możemy ustawić sobie direction, czyli w którym kierunku to ma iść, jako set off i na przykład dajemy sobie tutaj dismiss dismiss direction uh, and to start, tak, czyli jakby od końca do początku dobra, to mamy ustawione no i teraz reszta czyli ten nasz widok, cały o, ten na stały surface po prostu wrzucamy tutaj do środka, tak, żeby to owrapowywało na razie możemy sobie tutaj to schować. Nie jest nam potrzebne. No i utwórzmy sobie jeszcze wewnątrz naszego. Remember this State, coś się ma wydarzyć. Czyli dajemy sobie tutaj confirm State Change. I teraz tak. Zwracamy sobie True. I mówimy, że wykona jakąś tam akcję. Oczywiście tą akcję sobie teraz, teraz wstrzykniemy. On Delete. I to będzie funkcja, która zwraca nam kontakt. Znaczy, przyjmuje kontakt i zwraca unit. I oczywiście ona może być nulem. I domyślnie tym nulem jest. O, w ten sposób. A tu robimy sobie on delete. Wzywamy funkcję. Przekazujemy ten kontakt. O, robimy sobie coś takiego. I tu jeszcze możemy przedtem stawić sobie coś takiego, że sprawdzimy, czy ten nasz state jest równy dismiss value, i my mamy dismiss to end, bodajże Tak? Czyli end to start, czyli my mamy dis dismiss to start, powinniśmy mieć to start. A więc jeśli tak, to wezwi to on delete. Dobra. Jeżeli teraz sobie to odpalimy. W takiej formie na razie, bez jeszcze tam dogrywania tych elementów, to o, proszę bardzo, możemy te nasze elementy najnormalniej w świecie sobie, jakby tak rzucać. O, tak to mniej więcej wygląda. Ale oczywiście to nie wszystko, ponieważ tu potrzebujemy mieć tą funkcję onDelete, która będzie domyślnie nurem. I popropagujemy sobie to wyżej, bo na razie to, co widzimy, to nie jest czegoś usunięcie. To jest tak naprawdę z UI nam to znika, ale. Pod spodem nic się nie dzieje, więc musimy mieć spójność między warstwą logiczną i warstwą UI. Czyli tu sobie przekazujemy tą naszą funkcję, idziemy jeszcze wyżej. Tutaj w takim razie musimy mieć też taką funkcję. Tak, musimy jakby teraz do tej najwyższej warstwy się dostać, tam gdzie mam nasz main view model. On delete i w naszym teraz main view model stworzymy sobie funkcję. Tutaj najpierw dopiszmy on, delete i damy sobie co ma się wydarzyć. tak, Czyli łapiemy sobie tego callbacka. Yy, idziemy do main model i tworzymy funkcję fun, delete. Contact repo.delete list of. I tutaj wpisujemy sobie najpierw kontakt. Jak widać to jest funkcja Suspend, więc możemy to zrobić. w ten sposób, że sobie uruchomimy, uruchomimy sobie Coroutine View model Scope, aby to było przyłączone do ViewModel, Dajemy Launch. O, i odpali nam się usuwanie. Dobra, to funkcję już mamy. Teraz wracamy tu. I dajemy sobie tutaj kontakt. Wzywamy Main view model. Usuń i usuń ten kontakt. Odpalamy sobie naszą aplikację i teraz te elementy, jak się przyjrzymy, one znikają i jednocześnie cała lista się przeładowuje, ponieważ ta funkcja delete usuwa po z bazy danych, a to sprawia, że jeszcze raz wywołuje się nasze flow. Jeżeli sobie tu wrócimy do naszego repo, to tu zwracamy flow, o, tutaj zwracamy flow i dzięki temu mamy tak naprawdę na bieżąco aktualizację. Za każdym razem, gdy nastąpi zmiana w naszej bazie danych, czyli na przykład usunięcie, dodanie, zaktualizowanie, to Flow emituje jeszcze raz listę kontaktów. A skoro ją emituje, no to my sobie tu idziemy do góry, do góry. Mamy Collect as a State, czyli wywołujemy rekompozycję. I dzięki temu jeszcze, że podłączyliśmy tu klucz, no to ten nasz Lazy Column wie, jak te elementy powinny się poprzestawiać, tak? No bo widzi, że. Tu coś zniknęło. O, załóżmy to będzie. Widać tu w tym miejscu. Mamy 70, tu mamy 72, przesuwam w lewo i jest tutaj 72. Ale to nie wszystko. Jeszcze spróbujmy sobie dorzucić tutaj background. Na razie było puste, ale teraz dorzućmy. Stwórzmy tutaj row. Mhm, mm row. Dajemy sobie background color e, red, czyli czerwony. A w środku stworzymy sobie ikonkę, e, takiego kosza. Image vector. Mhm, mm teraz tak. Dajemy sobie na drawable, dajemy new, vector assets. Tutaj sobie wybieramy ikonkę kosza. Ja ją nazwę ic delete. Niech będzie czarna. nie Mam problemu z tym. tym finish i tutaj teraz to podaję, czyli daję sobie te id .drawable ic delete i wewnątrz tutaj tworzę ikonkę, czyli icon podaję ten image vector, Tutaj podaję sobie 0. Mhm. Dobra. I teraz sobie to odpalmy. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Oho. Mamy tutaj takie czerwone pole. Yy, a, tutaj brakuje z tego, co widzę, jeszcze przesunięcia, czyli nasz horizontal arrangement. Powinien być end, tak? Czyli że ta ikonka ma się znajdować po prawej stronie, a więc end. Dobra, klikamy to. I teraz powinniśmy mieć coś takiego, że sobie przesuwamy w lewo, i nam się odsłania kosz i taki czerwony znaczek, tak? Widzimy ewidentnie, że to oznacza najczęściej przynajmniej usunięcie czegoś, tak? O. I zobaczmy, że jeżeli dam mniej niż do połowy, to to nam wraca z powrotem. A jeżeli tam gdzieś tak, za połowę, to ewidentnie znika. I proszę bardzo, w ten oto prosty sposób można zaimplementować listę i stworzyć taką interaktywną właśnie metodę swipe to dismiss. Tu oczywiście może się dziać o wiele więcej różnych rzeczy. Możemy zmieniać to, co jest pod spodem. Możemy dawać inne zakresy, na przykład, żeby się bardziej tutaj ruszało, albo dać zakres taki, że możemy dać w prawo i w lewo. Tutaj oczywiście już zależy od Twojej inwencji, co sobie tam wymyślisz. Ale mniej więcej, jak to teraz działa, Mam nadzieję, że już wiesz.